Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Dzień dobry moi drodzy, tego jeszcze nie było. Zgadnijcie co robię w Thermomixie. Mielone dla Radka robię. Z całej łopatki po prostu mięso musiałam pokroić, później troszeczkę się mrozi i teraz tutaj mleko, bułka, cebulka już zmiękczona stoi sobie tutaj. Sama jestem ciekawa, bo Radosław uwielbia moje mielone. Nie wiem co mnie pokusiło, ale zobaczymy, może będzie jeszcze pyszniejsze. No, pierwsza partia mięsa zmielona, w szoku jestem. Po prostu szok. Radosław eksperymentuje i jak? Ziemniaki, super. Górki, a kotlety? Rewelacja. A, kotlety. Inne, zupełnie inne niż robisz. Mięso zmielone w domu ma strukturę mięsa dalej. Wiesz o co chodzi? Jest takie, no a ty nie wiesz, bo ty nie jesz mięso. No. Jest takie jakby... Grudkowate. One niby, ja ci powiem, że jak nie je mieliłam... tak jak mielone mięso ze sklepu. O. No tak, bo ono jest poszatkowane. Ale jest pyszne. Ale jeszcze powiem, że żeśmy takie kupiłeś mięso nie do końca takie jak trzeba było, bez tam było, powinno być same czyste mięso, czysta łopatka, nie? A tam były jakieś rzeczy. Starałam się wycinać, ale wiesz. Ale w smaku, bo wiesz co tam jest? Rebelka. Tam jest musztarda. Nigdy w życiu nie dawałam musztardy do mielonych. Nie czuć. Nie czuć? No to bo tylko łyżka jest. Mówię, dobra, smacznego, jedz. Jedz, luneczko, jedz. Nie, ty nie jesz. Ale ładny ten kwiatek. Tylko on na pewno tam nie będzie stał. Widzisz, już jeden lisek Luna tym ogonem otrzepała, już leży. Ty, przypaku ogonowy. Także trzeba coś gdzieś jego przenieść. O, pięknie wygląda, co? To zieleń taka koi bardzo, nie? Rewelka. Dzień dobry moi drodzy. Tak sobie wymyśliłam, że przejdę wam pokazać pudełko. Pudełko, które wreszcie, nareszcie mam z Lasza. Dostałam pudełko z Lasza, znaczy dostałam. Kupiłam sobie to do sama, ale powiem wam, że z tym zamówieniem to było tyle problemów. Ja zamówiłam to pudełko, zapisałam się do subskrypcji. W ogóle nie wiem, czy wiecie, że Lasz robi właśnie subskrypcję. Co miesiąc wysyła wam 5 produktów w swoim pudełku. Zapisałam się końcem września. I dopiero teraz, dzisiaj jest który? 4 listopada? 5 listopada? Dostałam pudełko, czujecie? Także 4 listopada, dosyć późno. Zapisałam się końcem września, 6 października przyszedł do mnie e-mail, że idzie już do mnie pudełko. Ja do nich później zadzwoniłam i powiedziałam 28 września, do nich zadzwoniłam. Halo, 3 tygodnie temu pudełko niby wyszło, a do tej pory nie ma, co jest grane. Także przyszło mi dzisiaj. I ostatnio mi powiedziano, że ja dostanę cały czas pudełko halloweenowe. Ale otwieram dzisiaj, to w ogóle przychodzi tak zapakowane, zobaczcie. Tak o, po prostu tak. Tutaj otwieracie, nie ma żadnego pudełka dodatkowego w środku, dzięki Bogu, i właśnie są tutaj ulotki. I od razu patrzę na ulotkę, że to wygląda mi inaczej niż widziałam na YouTubie, bo po jakimś czasie po prostu zaczęłam szukać, czy już te pudełka wyszły, czy ja jakoś po prostu nie dostaję, co jest grane. No i patrzę, że ja mam pudełko na listopad. Także od razu zadzwoniłam i się zapytałam pani, nawet nie zaglądałam tutaj do środka, znaczy tutaj o widzę, co jest mniej więcej. Ale nawet nie zaglądałam do środka i się pytam, widzę, że mam pudełko listopadowe, czy to tak powinno być. No i okazało się, że zaszła jakaś pomyłka, że tamtych pudełek już nie ma, wysprzedali. Pani powiedziała, że się postara coś mi wysłać sama od siebie i bardzo mnie przeprasza za zaistniałą sytuację. No ale tak jest. Tak niestety się stało. Także teraz jest pudełko ostatnie przedświąteczne, także... Dobra. Powiem wam, że jest to droga impreza. Kosztuje to 35 funtów miesięcznie. Ale po prostu chciałam zobaczyć, co tutaj będzie ciekawego, także dobra, losujemy pierwszy produkt. Znaczy losujemy, widzę już tutaj mam na wierzchu. I to jest, moi drodzy, żel pod prysznic Kitchen Exclusive, czyli nie dostaniecie jego na stronie u nich, który się nazywa Glock. Ogólnie coś mi bardzo tutaj pachnie cynamonem. I to jest chyba te shower gel właśnie. Tak, na pierwszym miejscu jest cynamon i później goździki. Ale pięknie pachnie. Na czwartym miejscu, raz, czy na piątym niestety są esolesy. Wegańskie czerwone wino i świeża cytryna. Także coś takiego, pełnowymiarowy produkt. Śliczny zapach, już widzę, że coś tutaj jest niebieskiego, bo upaćkałam sobie paznokcia. Śliczny zapach. Powiem wam szczerze, że ja żeli pod prysznic z Lasza chyba jeszcze nie miałam. Miałam bomby, miałam masło. Ale żelu pod prysznic jeszcze nie miałam, także jestem podekscytowana. Kolejna rzecz. Oni też robią takie kalendarze adwentowe, że też właśnie się losuje tylko te rzeczy, ale wiecie co, ja muszę zajrzeć, bo tak tutaj grzebię w tym i to mi wypada. To jest fajne, że to też jest ekologiczne, w wodzie się rozpuszcza, albo można wrzucić po prostu do recykling. O! Mamy Jilted Elf Shower Gel, Shower Jelly, czyli zakochaj się w tym Luminescent, czyli coś, co będzie nam błyszczało, i to widzę, że ten shower gel to jest galaretka. Też nie miałam tego. Bardzo często Ania Fokusowana pokazuje takie żele galaretki. Wow, to jest brokatę. O Jezu, jaki zapach! O matko! Ja chcę już się iść kąpać.
Zobaczcie na kolor, czy to mi się zoomuje, żebyście zobaczyli ten brokat tam. No pachnie prześwietnie, tak jak mówię, Jilted Elf. No zobaczymy, co to za bajka, takim czym się jeszcze nigdy nie myłam. I to jest, moi kochani, pojemność 100 gramów. I to z kolei było zrobione, przygotowane dla nas przez Johna. Będziecie pewnie dzisiaj dużo strzałów słyszeli, choć tu lunka koło mnie, bo dzisiaj ludzie szaleją z fajerwerkami, a od ostatniego tygodnia po prostu fajerwerki i to codzienność tutaj jest non-stop. Bał, bał, bał. Cały czas w ogóle mi się wydaje, że ktoś nam do ogrodu rzuca. Oczywiście nie rzuca, ale taki, wiecie, taki jest dźwięk. Dobra, trzeci produkt. O, też coś widzę takiego dużego. To jest Happy Blooming Body Lotion z masłem kakaowym i olejem z migdałów. Co jest troszeczkę jakby otwarte? Niedokręcone? No, marcepanem pachnie. Nie lubię marcepanu. W ogóle nie lubię. Nawet mam płyn do mycia podłogi marcepanowy, który tak w miarę mi przechodzi, ale sobie posmaruję. Smacznie pachnie. Powiem wam, że mam chęć to ogólnie polizać i zobaczyć, czy jest dobre. Ale zbite. Myślałam, że nie będzie takie zbite. Dosyć zbite, powiem wam. Dzisiaj się wysmaruję w ogóle sobie. Dzisiaj mam zamiar zrobić taki spa. Za chwileczkę jeszcze o 20 mam jedną klientkę. Znaczy o 20 mam jeszcze takie demo posprzedażowe z Anią. Po tej 20 po prostu chyba się, po tym demo po prostu się rzucę do kąpieli i będę wykorzystywała te produkty. Bardzo, bardzo bogate i daje to, co uwielbiam po prostu na skórze. Taki przepiękny blask. On już się tak naprawdę wchłonął. No prawie się wchłonął, jeszcze nie do końca, ale ten blask na skórze pozostał. No świetny produkt. Świetny produkt. Ciekawe, czy właśnie można sobie zobaczyć na stronie, jakie są ceny tego produktu. I to, moi kochani, jest Happy Blooming. Tutaj mamy na pierwszym miejscu wodę, później właśnie olej migdałowy, gliceryna, organic masło, organiczne masło kakaowe, organiczny olej... jojowa. Taki olej właśnie. Także bardzo, bardzo dobry skład. I to jest produkt również wegański. W ogóle widzę, wszystkie stąd produkty są wegańskie. Dobra. I zostały mi się jeszcze dwa. I te dwa to już będą dwie kule. Ale stożek. No to właśnie to mi paznokcie upaćkało. Zobaczcie na to. Stożek. I olej jednorożec. I to jest, moi kochani, zapach Outback Mate. Nie wiem, czym to pachnie. To pachnie mi troszeczkę tak miętowo? No, miętowo mi to pachnie. Eukaliptus to jest. No to dobrze, przeczytałam, że miętowe. Eukaliptus i lemongrass i peppermint oil. Czyli tak jak mówię, miętowo to pachnie, tak wiecie, miętowo, tak eukaliptusowo. No bardziej miętowo bym powiedziała niż eukaliptusowo. To jest bubble bar, czyli on daje pianę. I takie właśnie bubble bar mam na kilka razy. Ja nigdy tego na raz nie daję. Wkładam albo łamię, albo wkładam całość, wyciągam. Później znowu wkładam i wyciągam. Ale czasami wolę je po prostu poprzekrajać. Albo połamać i później sobie włożyć i po prostu się zrelaksować. Wiecie co, to jest taki zapach dziwny, orzeźwiający, ale zarazem wydaje mi się, że bardzo kojący i taki usypiający. Albo ja dzisiaj jestem taka do spania. Ale fajny, fajny! Dobra, i ostatnia rzecz, to też jest kula, moi drodzy, i to jest Bath Bomb po prostu już. I to jest Winter Bath. Co, taka zielonkawa. Co ja tutaj czuję? Powiem wam, że ten zapach nie jest za świetny. Na pierwszym miejscu masło kakaowe. Nie pachnie mi to świętami, tak naprawdę mam powiem. To mi pachnie tak... Tak nijak wam naprawdę to powiem. Mi pachnie, ale spoko. Jestem zadowolona. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć produktów. 35 funtów, no to prawie, że 6 funtów każdy. No nie jest tak źle, zwłaszcza, że wiem, że ogólnie żele pod prysznic kosztują drożej. Te takie... To kosztuje dużo więcej. Postaram się wam tutaj mniej więcej napisać, jaka jest wartość tego pudełka, ale... Ale wydaje mi się, że bardzo spoko i nie mogę się na pewno doczekać. Teraz już nie wiem, co zrobić, czy wziąć żel pod prysznic i w czym się wykąpać, czy wziąć kąpiel. Ale na pewno zużyję tego balsamu do ciała, bo popatrzcie, cały czas jest taki połysk piękny na dłoni. Nie wiem, czy zobaczycie to. I w ogóle w dotyku jest przefantastyczne. Ja wam powiem, że ja mam tak odwodnioną skórę, że mi rzadko kiedy co daje taki właśnie efekt na ciele, jaki ja bym chciała. Może i mnie nawilża, ale rzadko kiedy zobaczę taki efekt właśnie błyszczącej, aż takiej, wiecie, takiej zdrowej, takiej letniej. Uwielbiam taki wygląd na skórze opalone, wiecie, jak już jesteście opalone, opaleni na wakacjach i się wysmarować jakimś balsamem takim kojącym i że tak ładnie wygląda, ale u mnie to trwa chwilę, bo u mnie po prostu skóra na całym ciele wszystko tak szybko wchłania, że szok. Także wiecie co, powiem wam, że jestem zadowolona. Tak jak mówię, jest to większy wydatek, ale miałam po prostu chęci
się, wiecie, rozpieścić troszeczkę, a są to produkty, które na pewno zużyję, tu nie ma żadnej pielęgnacji, no oprócz tego balsamu do ciała, ale to też z pewnością zużyję, a to do mycia to ja zużyję i Radkowi, jak zrobię kąpiel, to może przemycy nawet nie będzie wiedział, także tak, no i dam was znać, co tam będzie z tym listopadowym pudełkiem, czy coś faktycznie to pani wymyśli, czy po prostu tak zostawi, no wiecie, mniejsza z tym, ważne, żeby mnie po prostu nie skasowali za coś, czego mi nie dostarczą, bo powiedziała, że już tam zaznaczyła, że kolejna płatność ode mnie po prostu nie zejdzie, bo jakoś to tam było, nie wiem, no mówię, pomieszali tutaj, ale z tego jestem na maksa, fajnie, zadowolona jestem, lubię Lasza i cieszę się okrutnie, że się na to skusiłam, na maksa się cieszę. Dobra, tak jak ja mówiłam, ja teraz sobie jeszcze dopiję kawkę. Nie bój się, Luneczko, ja wiem, że ty się boisz, moja mała perełko. Pani, gdyby pani mogła, to by wzięła tych wszystkich strzelających. Chodź tutaj i im pokazała, jak ty się boisz. Chodź do pani, no chodź, hopaj. No hopaj. Nie masz jak, tak? Bo pani tutaj się zastawiła lampami. No chodź, hop. Hopaj. Nie bój się, strzelają głupolki, tak? No, strzelają głupolki, powiem wam, że to jest straszne, nie? Straszne to jest, moja perełko. A my zaraz właśnie, tak jak mówiłam, ja zaraz będę robiła ten taki after sale pokaz. I co, już będę miała na dzisiaj wolne. Dzisiaj, powiem wam, też kilka razy sprawdzałam cały czas ten projekt nasz z kuchni. I czym dłużej na to patrzę, prawda? Czym dłużej na to patrzę, to tym bardziej mam wątpliwości to, jak chcę, żeby to wyglądało. Naprawdę, bo może wam teraz tak pokażę na szybko. Nie będę szła do kuchni, ale może wam pokażę na planach. Może wy mi coś doradzicie. Znaczy doradzicie. Ogólnie kuchenkę będziemy mieli przeniesioną na wprost. Tam, gdzie teraz jak się wchodzi i po prostu są szafki. Jest ta szafka ze szkłem. I będzie kuchenka właśnie przeniesiona na wprost. Tak to oto. Tak to właśnie wygląda. Tutaj niestety koło okna nie może być żadnej szafki, bo mamy tam taki... Po prostu szafki z IKEA są głębsze i to będzie... Co ty tutaj masz mokre? I po prostu szafka by nam zachodziła na okno. Czyli sobie wymyślałam, że tutaj na środek dam piekarnik, a tutaj po prostu dam takie półki drewniane i tam będę miała jakieś tam moje talerze ozdobne albo jakieś takie rzeczy. No i tutaj widzicie, tu jest właśnie okno. No i tutaj zmierzamy w tą prawą stronę, jak się wchodzi do kuchni. I po prawej stronie, jak widzicie, tutaj mamy szafkę narożną z taką małą karuzelą na górze. No i tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery półki. Tutaj po prawej stronie mam lodówkę zabudowaną, w zabudowie tam, gdzie stoi teraz obecnie lodówka. Także ona tam dalej będzie stała. No i tutaj mam moje szuflady. To będą szuflady teraz, podwójne, widzicie, raz, dwa, trzy, cztery. No i tutaj w rogu, tu już jest róg, to jest, moi kochani, kolejna karuzela. Zmierzamy do ściany z oknem. Tutaj mamy znowu po prawej stronie, po lewej stronie nereczkę. Tutaj mamy, widzicie, zlew. Pod zlewem po prostu będzie szafka. Tutaj jest zabudowana zmywarka. Wzięłam sobie też takie drzwi, żeby wyglądały jak szuflady, bo na dole chcę mieć wszędzie rzeczy, które wyglądają jak szuflady. Nawet jeżeli one się nie otwierają jak szuflady, to ekstra pieniądze kosztuje. Ale ja chcę po prostu, żeby na dole była spójność jakaś taka, żeby mi to wyglądało mniej więcej tak samo. No i właśnie tutaj po lewej stronie mamy piekarnik i mamy w słupku piekarnik i mikrofale, ale się teraz zastanawiam, czy nie zamienić na duży piekarnik i po prostu pojedynczy piekarnik, a ewentualnie mikrofale gdzieś mieć schowaną, tak samo jak toster, żeby po prostu, wiecie, żeby to mi nie stało na wierzchu. Tak mi się wydaje, że tak będzie lepsze rozwiązanie. I już wam pokażę 3D. Tak to wygląda. Troszeczkę się obawiam, że ta strona będzie za bardzo zabudowana. Coś mi tutaj nie pasuje do końca. A teraz wam pokażę taki mały rzut 3D. No to widzicie właśnie, jak się wchodzi do kuchni. Tutaj są drzwi. Tutaj są właśnie wszędzie półki. Tu jest ta narożna. Tutaj już jest kuchenka. Tutaj będzie okap, tutaj właśnie taki rzut na wprost, jak widać, tutaj widzicie okap, to troszeczkę jest krzywo, bo pani po prostu półki nie podchodziły pod kuchenkę, a kuchenkę po prostu można osadzić gdzie się chce, także to będzie tak jakoś na równi osadzone, wiecie, no na równi osadzone, no i tutaj właśnie będzie ta przerwa, to jest tu, gdzie stoi mój Thermomix, ogólnie to by mi pasowało, wiecie, o co chodzi, bo to w tym miejscu mi się bardzo dobrze gotuje, także jakbym miała tutaj półki, to jest okej. No ale właśnie, no tak boję się, że to tak troszeczkę dziwnie będzie wyglądało, no jakoś mi to nie pasuje, no bo ta tak nie do końca zabudowana ściana też mi nie pasuje, ale wiecie, inaczej by mi to po prostu wchodziło tak jakby na okno, także tego nie chciałam, bo to zupełnie bez sensu. I to jest, moi drodzy, lewa strona, także jak tutaj wchodzimy, mamy drzwi, no to teraz to jest piekarnik, tutaj ta cała ścianka będzie wolna, tutaj mam zamiar powiesić taki podłużny mały grzejnik. Powiem wam, że ten rzut mi się bardzo podoba, ten rzut mi się bardzo podoba. Nie wiem dlaczego, po prostu ta strona prawa zabudowana cała półkami jakoś do mnie nie przemawia. Też się obawiam, że będziemy mieli trochę za dużo tych półek. Nie chcę żadnych półek szklanych, ja nie potrafię w ogóle utrzymać porządku w takich półkach, to jest, wiecie, nie, to jest nie dla mnie.
I też była taka opcja, że zdać piekarnik koło lodówki. Czyli od razu tutaj jedna, wiecie, jedna długość, jedna wysokość, tak, żeby tutaj był też piekarnik. No ale wtedy się boję, że będę miała za mało półek i za mało szuflad. Także nie wiem, może jest tutaj ktoś, kto się takimi rzeczami zajmuje i mi doradzi, albo i powiedzcie mi, jaką macie wizję. Szczerze wam powiem, że bym to chciała mieć, pewnie tak jak mówiłam, będzie to dopiero po świętach. Ale będzie, już najważniejsze, że jest zarys, już najważniejsze, że mniej więcej wiemy, co chcemy zrobić. Znaczy mniej więcej wiemy, no ja tak chciałam i tak jak wam mówiłam, cały czas obstawiam białe półeczki, ale się teraz rozłożyłaś, panico. Cały czas mówię, że będą bezklamkowe półki. Troszeczkę cały czas podoba mi się, boję się, że będę, nie, znaczy nie to, że będę żałowała, to jest to, co mi się podoba. I te półki są już od lat, to nie jest tak, że one nagle, wiecie, przestaną być modne czy coś takiego. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo one już są długie, one mi się zawsze podobały. Ale też mi się chce troszeczkę kuchni klasycznej, ale no z kuchnią klasyczną, no ja po prostu... No nie potrafię sobie, nie potrafię sobie doradzić. Już mówiłam doradkę, że chciałabym mieć takie pieniądze, żeby ktoś przyszedł mi zaprojektował, żebyśmy w tych czasach mogli pojechać gdzieś na wakacje, przyjechać i cały dom zrobiony. Naprawdę chciałabym tak, no ale no niestety, no nie. Może by się dało, ale jest lockdown i nigdzie nie można jeździć, o. Także tak, jeżeli chodzi o naszą sytuację w pracy, kochani, to wiecie, że przedwczoraj i wczoraj miałam wolne, dzisiaj jest mój normalny dzień wolny. Jezu, fantastyczne jest to masło. No i w piątek po prostu cały czas nas szykują, że idziemy w piątek do pracy na 6 rano. No i normalnie w świecie idziemy do pracy, nie wiem w ogóle jak to będzie wyglądało. Co niektórzy się tam u nas burzą? No nie wiem, nie wiem do końca, tym bardziej, że widziałam, że TK Maxx jest jako essential zrobione, także... Także zobaczymy, jak to będzie. A jutro z rana czeka mnie przyjemność albo nieprzyjemność zrobienia testa na COVID. Muszę sobie zrobić jutro test na COVID, bo w poniedziałek idę do szpitala. I muszę mi to zrobić. I dzisiaj do mnie zadzwonili, w ogóle przestraszona odebrałam, bo się bałam, że mi odwołają wizytę. Widzę, że telefon dzwoni, tak od razu myślałam. Albo praca, albo szpital. Ale okazało się, że szpital i mówi, no niestety, ale mamy nowe zasady i ja już serce mi wali, nie odwołujcie mnie, tylko proszę nie odwołujcie. Ale no nie odwołują, tylko powiedziała, mają nowe zasady i zanim mnie położą do szpitala, zanim mnie w ogóle wezmą do szpitala, bo ja tam troszeczkę czasu spędzę, znaczy w ten sam dzień będę, ale kilka godzin, bo to będzie takie badanie o zabieg, to po prostu kilka godzin poleżę jeszcze później na sali, no i muszę im przez to zrobić testy na COVID. I muszą to zrobić 72 godziny przed, czyli jutro o 9 rano będę, no. I w poniedziałek na 9 rano mam badanie, także... O ile tego testu się nie bałam, jak już byłam ostatnio w szpitalu, to teraz jak wiem, że to mnie czeka, no to nie to, że się boję, bo już to miałam robione, ale wiem, że to jest nieprzyjemne dosyć. Znaczy nieprzyjemne, to, że nieprzyjemne. Tylko o tyle było fajnie w szpitalu ostatnio, jak byłam, bo leżałam. Jak się leży, to to jest zupełnie inaczej. Jak jutro będzie gdzie się położyć, to po prostu do nich powiem, czy mogę się położyć, żeby się mi to zrobili, bo jest dużo łatwiej, bo wiem, że nie będę uciekała, wiecie, nigdzie z nosem. Aha, co się jeszcze zdarzyło? Już wam pokażę, co się jeszcze zdarzyło ciekawego. Ogólnie to się nic nie dzieje za ciekawego, no bo nie wychodzę z domu znowu. Ale dostałam już pierwszą kartkę urodzinową, oczywiście od firmy. W zeszłym roku też pierwsza kartka była urodzinowa od firmy. I do tego gdzieś tutaj dostałam kupon taki, zawsze dostajemy do naszej pracowniczej kantyny. Także pierwsza kartka urodzinowa w tym roku bez podpisów, tylko happy birthday from everyone at Warsaw TJX Europe. Także tak, urodziny tuż. Już mały prezent sobie zrobiłam. Nie chcę w tym roku prezentów żadnych, od razu sobie powiedziałam, że nie chcę. Wszystkie pieniądze, które gdzieś tam sobie zarabiam, odkładam na kuchnię. Czy właśnie jak z YouTube'a mam pieniądze, czy mam pieniążki ze sprzedaży Thermomixa, to sobie odkładam wszystko na kuchnię. Taki mam plan i tak robię. I tak sobie postanowiłam. Także jeżeli będzie chciał jakiś prezent, to niech mi da kasę i ja sobie odłożę na kuchnię. To będzie mój najlepszy prezent. Czy wy to widzicie? Minus 0,3 stopnia. Przedtem Radek mi pokazywał, to było minus 0,6, a teraz jest minus 0,3. Także jak słychać, chyba Radio się kąpie. Dosyć późno już. Idziemy spać. Dzięki za dzisiaj. Dzięki za dzisiaj, moja perełko kochana. Do jutra. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth.